Z powyższej informacji wynika, że dobór odpowiedniego kształtu bieżnika wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz żywotność ogumienia i zużycie paliwa, a co za tym idzie, na koszt utrzymania naszych pojazdów. Jeśli tak, to jak stwierdzić, że dotychczas używane opony nie nadają się do dalszej eksploatacji i należy kupić nowe? W przypadku opon letnich jest to głębokość bieżnika powinna wynosić jak mniej 1,6 mm. Natomiast producenci zalecają wymianę opon już przy wysokości 3 mm bieżnika ze względu, że tracą one właściwości jezdne, a przede wszystkim zwiększa ryzyko się aquaplaningu ze względu, że nie odprowadzają odpowiedniej ilości wody. Natomiast w przypadku opon zimowych ta wysokość minimalna powinna być 4 mm bieżnika. Tak samo jak w przypadku opon letnich, ze względu też, że nie zagwarantują odpowiedniej przyciepności na śliskiej, na zaśnieżonej, a nawet oblodzonej nawierzchni, ze względu, że tak zwane lamele, które są umieszczone w oponach, po prostu nie będą przestaną pracować, przestaną spełnić swoją funkcję. Przy oponach również trzeba zwrócić uwagę na wiek tych opon, ze względu nie powinno się montować opon starszych niż 5 lat. Tak samo przed montażem dokładnie się powinno opon obejrzeć, czy ma jakieś śladów pęknięć, uszkodzeń, czy jakichś tam innych elementów podejrzanych. Także to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne dla naszego bezpieczeństwa. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz niższe koszty eksploatacji naszych pojazdów, my generalnie kierowcy pamiętamy o szczególnych powodach problemów z naszym ogumieniem. To jest nieprawidłowe ciśnienie, nadmierna prędkość, nadmierne obciążenie pojazdu, ale czy są jeszcze inne czynniki, które decydują o żywotności opon i co my, kierowcy, w tym obszarze mamy do zrobienia? Przede wszystkim największy wpływ na zużycie opony ma przede wszystkim sam styl jazdy kierowcy i prowadzenie auta, ale drugim najbardziej takim najważniejszym aspektem, jeśli chodzi o zużycie opon, jest odpowiednie ustawienie geometrii pojazdu.